Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj szybciutko, króciutko chciałem no, parę słów o Hondzie Dowil. E, wymieniłem chłodnicę, ponieważ stara skorodowała dziurka była. E, wymieniłem chłodnicę, kupiłem chłodnicę JMP. E, Gdzieś czytałem na polskim portalu, że to, polska, że to angielska chłodnica, a ja dostałem z Niemiec. Niech będzie i tak. Eee, nie do końca pasowała, ale dała się, dało się to dorobić. I przy okazji zamontowałem eee, wskaźnik temperatury zegarek elegancko. Już za moment pokażę, jak to wygląda. Więc, tak pokrótce eee, chłodniczka piękna, aluminiowa podobno jakaś customowa. O lepszych parametrach, w każdym razie, podobno miała być ręcznie spawana. Całkiem to przyzwoicie wygląda, całkiem przyzwoicie pasuje. Góra mocowania pasuje idealnie. Wentylator troszeczkę trzeba było popodginać te uchwyty, i ten uchwyt był przesunięty o dobre 2 cm, 1,5 No, niech będzie, niech stracę 1,5 cm. Reszta całkiem fajnie spasowała. kłodniczka bardzo ładnie się prezentuje. Cena prawie że kosmiczna. I tutaj sobie wmontowałem ładnie zegareczek do temperatury. O, lepiej coś widać. Zegar pokazuje dość precyzyjnie. Sprawdziłem go wcześniej przed montażem. Kiedy woda się gotuje, pokazywał 100 stopni. Więc wszystko ładnie. Przy około 105-107 stopniach według jego wskazań włączył się wentylator w chłodnicy, więc też nie jest źle. Eee, tu jest dołączona instalacja. Wskaźnik, wskaźnik za parę funtów dosłownie zakupiony, Wyostrzy czy nie wyostrzył, no nie ma ochoty łaj za jedna. Eee, za kilka funtów kupionych gdzieś tam od braci ryżowych, eee, podłączenie. Obudowa termostatu, ponieważ mam drugą, więc mogę zaprezentować. Gwint się zgadza wraz... Gwint czujnika się zgadza, więc czujnik wymieniłem. On tutaj w środku ładnie się tak prezentuje. I chyba mam po prostu brudną kamerę. No, jednak coś było na kamerze. Instrukcja montażu. To jest mój zapasowy termostat. Obudowa właściwie termostatu. Mam cały komplet. Gwint czujnika się zgadza, więc to jest oryginalny czujnik, który wymontowałem wcześniej. Tutaj, tak ładnie w środku, pod termostatem sobie siedzi. No i co? No? Jazdę próbną wykonałem. Najpierw na postoju sprawdziłem, czy, wszystko, czy nic nie przecieka i tak dalej. Potem jazdę próbną. Tak jak mówię, na postoju 100%. 507 107 może stopni było na chłodnicy, kiedy włączył się wentylator. Bardzo ładnie wystudziło. No i tyle. Dzięki wielkie.